Siemano, więc w tym szybkim poradniku chciałbym Ci przedstawić trzy książki, które najbardziej polecam. Pierwsza i najważniejsza książka to jest Atomic Habits. O niej po prostu powtarzam mega często i jeden z moich kolegów nawet zawsze się ze mnie śmieje z tych moich atomowych nawyków, ale uważam, że to jest tak mocno otwierająca umysł jakby książka, że wiesz, tam się uczysz jak nabywać dobre nawyki, jak psuć, jak niszczyć te złe nawyki, na czym w ogóle polegają nawyki, czemu one jakby się skupiają. I że każdy dzień jakby sumuje się do takich wielkich rezultatów, że jak robisz coś małe rzeczy, ale w dużą ilość dni, to później daje ci ogromne rezultaty. Tak jest praktycznie ze wszystkim. I no, bez tej książki tak naprawdę to uważam, że bardzo dużo by się zmieniło w moim światopoglądzie. Kolejna książka, którą polecam, to Can't Hurt Me, która jest o Davidzie Gogginsie i o jego historii. To jest mega fajna książka, bo jednocześnie się ją fajnie czyta. To nie jest jakiś taki poradnik czy coś, tylko czytasz rzeczywiście o jego historii, z czym on się tam zmagał, że na początku w ogóle on liczyć, pisać nie umiał, był głupi i tak dalej, a później jakby wziął się za siebie i teraz jest w ogóle jedną z najbardziej znanych osób w ogóle w Ameryce i jest taką ikoną dyscypliny, więc mega, on na przykład pobił rekord Guinnessa w podciąganiu się, żeby tam nie wiem ile tam, chyba z 200 tych podciągnięć, czy ileś tam, nie pamiętam już tak dokładnie, ale on po prostu osiągał takie rzeczy, w ogóle maraton przebiegł bez przygotowania, później z przygotowaniem ileś tam maratonów, ileś tam Ironmanów, więc to jest człowiek niezniszczalny. I on zamienił tak naprawdę to z takie poczucie takiego zmęczenia, nie chce mi się i takiego, że już nie mogę, w taki swój drive, takie coś, co go ciągnie dalej, nie? I mega fajnie to właśnie pokazuje, że bardzo często jesteśmy tymi słabymi ludźmi, którzy są przyzwyczajeni do takiego komfortu, a tak naprawdę możemy 10 razy więcej robić, możemy tak serio z siebie wyciskać, tylko po prostu nie umiemy jakby, sami od siebie po prostu nie umiemy wymagać, tylko dopiero jak nam na przykład szef powie, nie, że wiesz, o, rób szybciej, szybciej, no to dopiero wtedy robisz, albo dopiero wtedy, kiedy szef ci powie, że masz wstawać codziennie o 6 rano do roboty, to dopiero wtedy to będziesz robił, a sam z siebie tego nie zrobisz, nie? I ta książka jakby mega to tak pokazuje, że można jednak samemu się tak zdyscyplinować. I ostatnią książką, która jest mega fajna, to jest How to Make Friends and Influence People. To trochę brzmi ogólnie to influence, jakbyś, nie wiem, manipulował ludźmi albo co, ale to jest taki zwykły poradnik, po prostu jak dobrze rozmawiać z ludźmi i jak jakby się dobrze komunikować. To tak naprawdę jedną z najważniejszych rzeczy i takich, które są ważne w życiu, to jest to, żeby właśnie nie być takim samotnym, tak? Żeby rozmawiać z ludźmi, dzielić się z nimi fajnymi rzeczami, robić z nimi różne fajne rzeczy, mieć duże grono znajomych, tak, ale takich fajnych, prawdziwych przyjaciół, dobrze się dogadywać z ludźmi, nie? No bo to wszystko ciągnie jakby i twoją karierę, i twoje życie jakby prywatne i tak dalej, więc to jest mega fajne i ten poradnik, to po prostu powinno się czytać do końca życia codziennie, każde z rozdziałów i nawet nie trzeba, wiesz, że od początku do końca, tylko możesz sobie wybrać jakiś rozdział, który cię w dany dzień interesuje i go jakby pomyśleć sobie o nim później po przeczytaniu, zaimplementować go na przykład na następny dzień albo w ten sam dzień, nie? Zależy tam, o której czytasz tą książkę.